Autorytet. Chwila, wysłuchaj treści tej opowieści. W głowie się nie mieści hardcore, to codzienne wieści. Nastały takie czasy, jeden z drugim się nie pieści. Nie używa pięści, inaczej się zemści. Potem po części, szukają go po lasach. Żyjemy w takich czasach, że nikogo to nie dziwi. Włączasz wiadomości, tam speakerzy szczęśliwi. Nawijają o gwałtach, mordach i włamaniach. To już nawet nie starszych, ale młodszych dokonania. Temat nie do przegadania, dzieciak pochajs na skróty. Uśmierca rówieśnika za kurtkę i za buty. Na policji śledztwo trwa, marzec, wrzesień, grudzień, luty. Słuszne zarzuty i nikt nie powie nie. Pies to żaden autorytet, nawet dziecko o tym wie. Bo nie miał dzieciak na kim się wzorować. Rodzic ciężko harował, nie miał czasu go wychować. Teraz będzie żałować, ale to już za późno. Nie podchodź do życia zbyt luźno, ma teoria. Na każdym podwórku podobna historia. Ja się wychowałem, pierwsze kroki stawiałem. Smak życia poznawałem, grochowski klimatach. W końcu po latach to co słyszysz wykonuję. Codzienne życie do pisania inspiruje. Jeśli to cię irytuje, to wciśnij stop. To nie dla leszczy, dla prawdziwych hip-hop. To nie pierwszy rok, ani krok jak to robię. Nie miałem wielu wzorców mieszkając na Grochowie. Jedyne atrakcje, klatkowe transakcje, uliczne konwersacje, burzliwe reakcje. Stwarzane sytuacje, by zarobić trochę siana. Kontaktów, wymiana, stwarza nowe perspektywy. Jestem szczęśliwy, gdy wszystko się układa. Nie sugeruj się słowami, które wypowiada Hada. Powiada Hada.